poniedziałek w parlamencie rozpoczął się dwudniowy cykl szkoleń dla posłów i senatorów, przede wszystkim dla tych, którzy po raz pierwszy obejmą swe mandaty w gmachu przywiejskiej. Sejmowe pomieszczenia tętniły życiem, mimo tego, że pierwsze posiedzenie Sejmu zaplanowano na 8 listopada. Tematyka szkoleń dla parlamentarzystów jest bardzo różnorodna, od organizacji gmachu Sejmu, jego prac, trybu uchwalania ustaw, wykonywania mandatu poselskiego, prawnych ograniczeń działalności poselskiej, tworzenia biur i zasad ochrony informacji niejawnych. Nowych parlamentarzystów oprowadzali po budynkach pracownicy Wszechnicy Sejmowej i Kancelarii Sejmu. No jeszcze nie. Jeszcze wszystkich posłów nie ma, bo około 150 posłów nowych jeszcze nie wszyscy dotarli. Od 9 wchodzili pierwsi posłowie. Posłowie uczą się także, co to jest zwykła większość głosów, większość bezwzględna i większość kwalifikowana. Uczą się także, co to jest konwent seniorów, a ta wiedza przyda się zapewne posłowi Biedroniowi z ruchu Palikota. Bawię się pan po 19. Dziękuję. Nowi posłowie po raz pierwszy na próbę mogli skorzystać z systemu do głosowania. Uczyli się m.in. tego, jak posłowie wybierają temat informacji bieżącej. Uczył się także sławny agent Tomek, czyli Tomasz Kaczmarek, zasiadający w ławach Prawa i Sprawiedliwości. Wśród debiutantów są też ci, którzy zasiadali w sejmowych ławach wcześniej niż w ostatniej kadencji. Wśród nich Zbigniew Sosnowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To całe otoczenie jest mi bardzo bliskie i pobyt tu w Sejmie jest dla mnie wielką radością. W czasie konsultacji indywidualnych nowi posłowie mogą dowiedzieć się na przykład, jak wypełniać oświadczenia majątkowe i o czym informować w rejestrze korzyści. Dla posłanki Anny Grodzkiej z ruchu Palikota zasiadanie w parlamencie to niezwykłe i odpowiedzialne zadanie. Ogrom wiedzy, jaki trzeba w szybkim czasie pokonać, jest spory, ale będę się starała to zrobić tak, żeby funkcjonować normalnie. Dla posłów przygotowane zostały specjalne pakiety, w których znajdą m.in. egzemplarze Konstytucji, Regulaminu Sejmu i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Będą tam też specjalne publikacje dotyczące prawa europejskiego i polityki Unii Europejskiej. Genowefa Tokarska jest jedną z dwóch kobiet reprezentujących klub PSL. Do parlamentu trafiła z samorządu. Wcześniej była pierwszą kobietą w województwie lubelskim na stanowisku wojewody. W budynku Sejmu nie jestem po raz pierwszy, ale zawsze inaczej to wyglądało, jak się było tylko osobą towarzyszącą panu posłowi. Dziś jest troszkę inaczej. Przyznam się szczerze, jeszcze trochę błądzę. Pierwsze posiedzenie Sejmu prezydent Bronisław Komorowski zwołał na 8 listopada. Wtedy też zostaną wybrane najważniejsze organy Sejmu. Wcześniej parlamentarzyści zostaną uroczyście zaprzysiężeni.